Panie Aniu, ja wiem, że pani dba o pracowników, ale czy tak? Czy oni się odwdzięczają w liczbach, czy nie? Dzień dobry. Dziękuję w ogóle za zaproszenie, jest mi bardzo miło. My rekrutujemy pracowników, reprezentuję firmę spedycyjną, więc u nas umiejętności personalne pracownika muszą być bardzo wysokie, buduje relacje z klientem, odpowiada, reprezentuje firmę przed klientem, generuje zyski dla firmy, również pilnuje marżowości, więc dla nas kompetencje pracownika są bardzo ważne. Mi się podobało tutaj pana wystąpienie. My oczywiście nie na tą skalę, również wprowadzamy rozwiązania, łącząc pracowników na witrynach zespołu, jest to rozwiązanie Microsoftu, starając się ich również połączyć, jak tam wcześniej paneliści rozmawiali, na grupach facebookowych utworzonych u nas, takich, które jakby pracownicy sami się już zapraszają do tej grupy firmowej na Facebooku. Również wprowadzamy rozwiązanie i widzimy, że to daje efekty. Rekrutacja, którą prowadzimy tak nieprzerwanie ze względu na liczbę oddziałów, no wykazuje też, musimy być elastyczni do pracowników w różnych rejonach Polski. Na przykład jestem z Gdańska, więc u nas na północy pracownicy wykazują inne potrzeby, aniżeli pracownicy z Dolnego Śląska, więc jakby staramy się również... Was częściej pada po prostu. U nas staramy się właśnie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom różnych środowisk, ale na pewno pracownicy szukają ze sobą kontaktu, tak? Dlatego wprowadziliśmy firmę na komunikację firmową z maili, telefonów na witryny zespołu. Tam pracownicy wykazują dużą aktywność, tworzą swoje grupy komunikacyjne, mogą tworzyć wiadomości. Tworzymy obecnie coś takiego jak taką naszą wewnętrzną Wikipedię, nazwaliśmy ją NetGate. Jest tworzona i każdy pracownik może edytować, może wprowadzać swoje informacje, może wysyłać wiadomości, tworzyć normalnie jak na portalach. I nasi pracownicy no, jeszcze nie za bardzo wiedzą, jak dokładnie do tego podejść, ale sami insynuują już jakieś pomysły, propozycje, więc na pewno świetnie to funkcjonuje. Uczestniczą w spotkaniach, potem dzielą się zdjęciami, informacjami z nich w grupie bez uczestnictwa zarządu. Ja bardzo polecam witryny zespołów. Pracownicy, nie mając wcześniej doświadczenia, bardzo szybko zaczęli nimi operować. Tam są świetne przestrzenie do komunikacji, do dzielenia się w grupie, do wysyłania wiadomości, tworzenia dokumentacji, ograniczanie dostępu, kto może robić, co jest naprawdę rewelacyjnym pomysłem, więc no polecam. My badamy poprzez rentowność i ich pracy. U nas jest praca, trzeba obsługiwać klienta, dostarczać mu, organizować mu przewóz, więc my badamy wydajność pracowników poprzez ich efektywność, marża w relacji krajowej, marża w relacjach międzynarodowych, na imporcie, na eksporcie. Na przykładzie pracowników bardzo mocno rotujących, na przykładzie pracowników z dużym doświadczeniem. Oczywiście pracownicy z dużym doświadczeniem mają większy problem z komponowaniem się w modele, które wprowadzamy, ale już po tym trudnym okresie są oczywiście zainteresowani, również uczestniczą. Tak? Chciałam wspomnieć o tym, pan wspominał o tym właśnie płaceniu, nagradzaniu kogoś za to, że kogoś polecił. Proszę państwa, to się dzieje od lat w transporcie i Niemcy bardzo właśnie w ten sposób przekupują kierowców polskich, bo kierowca, który pracuje w niemieckiej spedycji i ściągnie kolegę, dostaje 1000 euro, więc naprawdę działa. To państwo wiedzą, którzy handlują towarami na Europie, na świecie, wiedzą, że no jest odpływ kierowców, ceny rosną i to jest też dobry system HR. Po prostu przekupywanie sobie w ten sposób nawet kierowców między krajami. Znaczy ja właśnie chciałem powiedzieć o tej części rotacji, bo z punktu widzenia dyrektora finansowego ta rotacja to jest taki czysto element w cudzysłowie kosztowy, który z jednej strony no, wpływa bezpośrednio na dodatkowe koszty, z drugiej potencjalną utratę przychodów z uwagi na odpływ kompetencji. I ostatnio miałem przyjemność zetknąć się z takim bardzo ciekawym trendem i zapotrzebowaniem rynkowym, w którym łączy właśnie te elementy HR-u, finansów, 4.0 i takiej innowacyjności. A mianowicie element predyktywności w zakresie rotacji. Budowane są już narzędzia i w zasadzie
testowane w firmach, które starają się w jakiś sposób analizować i dawać sygnały co do tego, że pracownicy zamierzają odejść z firmy i w odpowiednim momencie sprawiać to, aby ta rozmowa z takim pracownikiem się rozpoczęła jeszcze przed, w cudzysłowie, stworzeniem się w jego głowie tego pomysłu o tym, żeby te dokumenty nam rzucić albo w nieprzyjemny sposób porozmawiać, że już odchodzi i go nie będzie. I powiem szczerze, no, że w dużej mierze interesuje to oczywiście firmy z branży głównie retailowej, na przykład do takiej, gdzie jest dużo osób, powiedzmy, na takim średnim szczeblu, gdzie ta rotacja jest wpisana w naturę samej firmy i jakby biznesu, który się prowadzi. I jakby są różne modele takich narzędzi funkcjonujących, tak od tam, gdzie jest zgoda na przykład na monitoring, że te narzędzia monitorują zachowanie i bezpośrednie ruchy, czy nawet gesty danej osoby, tak, i w ten sposób wyłapują na podstawie tak zwanych ładnie patternów, że to jest potencjalna sytuacja, która może prowadzić do tego, że ta osoba już w głowie jej kiełkuje taki pomysł. Lub też poprzez bezpośrednią analizę narzędzi, czy telefon, czy komputer i sposobów, w jaki ta osoba nawet rusza myszką na ekranie, czy też w jaki sposób pracuje, w jakich godzinach, czy momentach, co robi i efektywność pracy i pewnego rodzaju. Jak to się nazywa? Inwigilacja? Nie? To nie to? To nie to? Wiadomo, pracownicy to jeden z kluczowych zasobów firmy, także rzeczywiście trzeba o nich dbać, ale też właśnie starać się odpowiednio jak gdyby reagować na to, aby utrzymywać te talenty i tak naprawdę... Ale udaje wam się tak ostatecznie? Czy to... Ojej! Znaczy, my też korzystamy z uwagi na tą część IT właśnie o tych elementach, które były wspomniane, czyli tych hamakach, tak, relax roomach tak. I tak dalej, więc to faktycznie oczywiście no, pewnie można znaleźć przykłady na jedno i na drugie, że to działa czy nie działa, tak, natomiast faktycznie, jeżeli zależy nam na tym, aby ten pracownik czuł się dobrze i komfortowo w firmie i mówił o nas dobrze, to jest tym elementem jakiegoś tam employer brandingu, no to rzeczywiście to działa, tak? Inna sprawa to jest to, że się troszkę ten rynek sam nakręca, tak? Bo wchodzą firmy z zagranicy, które mają duże budżety, które mają duże potrzeby, a te koszty, które ponoszą tutaj w Polsce są dużo niższe. No i pozwalają sobie na to wydatkowanie i te benefity i atrakcje dużo wyższe, tak? To powoduje, że pozostali muszą do nich równać. Dwa dni temu rozmawiałem z kolegą z firmy, która zatrudnia 14 tysięcy osób w całej Europie i nie będę podawał nazwy, ale właśnie on jest w compensation benefits w tej części i mówi, że oni są, na przykład analizują bardzo szczegółowo wynagrodzenia swoich pracowników i oni wiedzą, że ten base jest dużo niżej niż rynek i oni jakby z tym się nie kryją, natomiast ten element tych benefitów, dodatków i tego well-being pracownika jest dużo lepszy niż na rynku. I że to działa. I w ich przypadku on mówi, że to powoduje, że osoby, które są zaangażowane i chcą pracować i chcą być w tej firmie, to doceniają i na to zwracają uwagę i te osoby z nimi pracują. Mam jeszcze jeden taki przykład akurat z rynku amerykańskiego, który zastosował podobne działanie, ale prowokująco inne. A mianowicie on płaci pracownikom $2000 wtedy, kiedy po miesiącu odejdą z pracy, od nich z firmy. Robią to dlatego, rzeczywiście żeby... nowatorskie rozwiązanie. No, zgadza się, brzmi naprawdę prowokująco, natomiast oni dzięki tym osiągają bardzo niski wskaźnik rotacji i wierzą w to, że później, znaczy ci, którzy z nimi zostają, naprawdę chcą z nimi zostać i warto w pracowników wtedy inwestować. To jest firma Zappos. Bardzo dużo ciekawych case'ów jest na ich temat i u nich to naprawdę działa. Także to jest taki, bym powiedział, praktyczne wykorzystanie transformacji cyfrowej akurat w obsłudze klienta, bo na tym polega ich przewaga konkurencyjna. Ale wracając do takiego naszego głównego pytania, które zadała, to trzeba sobie zdać sprawę, według mnie, że transformacja cyfrowa akurat przebiega w czasach, kiedy do nas, do naszych firm wchodzą pracownicy właśnie z tego pokolenia Z. I oni trochę inaczej zachowują się i inne mają wartości niż nikomu nie obliczając my tutaj. Tak? 10 lat temu, czy 15 lat temu wyśmiewaliśmy się z nich, że oni, że my ich zweryfikujemy, jak będą chcieli mieć mieszkanie, samochód i tak dalej. Ale to teraz oni weryfikują nas, bo my chcemy ich zatrudnić, a oni nie chcą przychodzić. Oni nie chcą mieć wcale samochodów, oni nie chcą mieć mieszkań. I nawet to dzisiaj wybrzmiało podczas wcześniejszych prezentacji. Mi się też bardzo podobała prezentacja właśnie tej grupy Atlas,
która rozpoznała, że w transformacji cyfrowej jest taki trójkąt, w którym ludzie odgrywają kluczową rolę. I to jest człowiek jako klient, człowiek jako pracownik, no i w środku między nimi jest organizacja. I ten trójkąt trzeba właśnie w naszej cyfrowej organizacji po pierwsze zrozumieć dla modelu biznesowego, który mamy, no i później go efektywnie wykorzystać. Ktoś powiedział, że dajecie mi komputer, dajecie mi telefon, dlaczego ja przychodząc do pracy nie dostaję robota? Asystenta, własnego robota. I wiesz, jest to oczywiście wizja naszej firmy, żeby takich asystentów dostarczać. I widzimy coraz więcej, no może nie business case'ów, ale coraz więcej success story wokół customer employee satisfaction w wyniku wdrożenia robotyzacji i automatyzacji. Także wspomnieliście Państwo tutaj o tym, co buduje zaangażowanie. Zaangażowanie buduje poczucie, że robię rzeczy ważne, że robię rzeczy, że podejmuję decyzje, że coś ode mnie zależy. Jeżeli większość dnia spędzam na wykonywaniu powtarzalnych czynności o niewielkiej wartości dodanej, no, tego mi na pewno tego poczucia tworzenia mi brakuje. I dlatego robotyzacja jest tak cennym uzupełnieniem dla tej strategii dbania o pracownika. RPA to jest rodzaj oprogramowania, który pozwala biznesowi budować łatwo i szybko automatyzację. Pozwala nauczyć takie oprogramowanie, wręcz przez nagranie czynności powtarzalnych, czynności manualnych, takich właśnie niewielkiej wartości dodanej i przekazać te czynności do wykonywania robotowi. Może to robić w nocy, 24 godziny na 7, ale może też robić to jako nasz asystent. Czyli jeżeli ja w czasie spotkania potrzebowałbym zebrać jakieś informacje, czy wykonać jakieś działania na różnych systemach, mogę uruchomić takiego robota u siebie na PC-cie i on się zaloguje i zbierze dla mnie te wszystkie informacje, które będą mi w danym momencie potrzebne. Czyli robot to jest kawałek oprogramowania, która może być naszym asystentem, a może być po prostu zatrudniona do tego, żeby po nocy ciężko tak, pracować, tak. Robiąc rzeczy, które są dla wszystkich nudne. Tak, już zaraz. Ja powiem straszną rzecz w kontekście digitalizacji 4.0. Naszym największym wyzwaniem jest zatrudnienie pracowników 50+. A jak Państwo myślicie, dlaczego? Nie, no, roboty mamy drony, satelity, które nam robią odmiary. Oczywiście, bo to już nie jest pan Franek w berecie z antenką i w gumowcach. Używa się pomiarów satelitarnych do poszczególnych elementów, ale tak naprawdę popatrzcie Państwo, którzy kupują mieszkanie albo planują wybudować dom. Chcielibyście, żeby Wam ten dom ktoś zbudował z komputera, nie wychodząc z biura, żeby to był doświadczony fachowiec, który spełnił 30 lat i potrafi zadbać o każdy detal. Także myślę, że to jest taki fajny mariaż z jednej strony digitalizacji, pewnych prób budowania już domów w 3D, ale gdzieś zawsze ten element doświadczenia, szczególnie w branży budowlanej, takiego przekazywania wiedzy z mistrza na ucznia, gdzieś chyba pozostanie. Chodzi o to, że nasza siła robocza będzie składała się zarówno z cyfrowych pracowników, jak i pracowników żywych, jak będziemy w stanie dobrze zarządzać tym kompletem i dobrze wykorzystywać silne strony każdego z tych typów pracownika, będziemy odnosić sukcesy. To, co promujemy w ramach Digital Finance Excellence, czyli wprowadzenie zarządzania procesowego, gdzie każdy człowiek w danym procesie wie, za co odpowiada, przetwarza to, co ktoś dla niego wcześniej przygotował i wie, komu przekaże tę pracę i wie również, że to wszystko jest widoczne. Tyle, ile jaki on ma wkład w dany proces i w prawidłowe wykonanie pracy innych osób w tym procesie, że to ma takie rzeczywiście motywujące i ważne dla tej lojalności i efektywności pracy, czy ma to takie znaczenie, czy się z tym zgadzacie, że rzeczywiście jest takie bezpośrednie przełożenie tego takiego podejścia i takiego ułożenia spraw w firmie na to, jak pracownicy czują się w firmie, jak trwale w niej są. Jedno to, jak my zachęcamy potencjalnych pracowników do tego, żeby przyszli do naszej organizacji, ale drugie, jak niektóre organizacje zniechęcają, żeby to się nie zadziało. Nie wiem, czy Państwo mieli do czynienia, ale nasi pracownicy odkryli, przeglądając strony internetowe o naszej firmie, pewnego rodzaju jest
strona, która jakby jest opiniotwórcza, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa. I my naprawdę przez wiele lat monitorowaliśmy sieć i nigdy nie znaleźliśmy jednej negatywnej opinii na temat naszej firmy, czy jeżeli chodzi o kontrahentów, czy o pracowników, nic. I była sytuacja, że jeden pracownik poczuł się odpowiedzialny, żeby zgłosić właśnie do zarządu, że jest problem, ponieważ ktoś bardzo nieładnie wypowiada się na temat naszej firmy. Już naprawdę insynuując osobowo już personalne takie kwestie, no to zaraz myśmy zaczęli sprawdzać, a co to za firma, co to za... I już myśmy byli gotowi do monitorowania pracowników. A co się okazało, że państwo zapewne też mieli takie doświadczenia, że są firmy, których pracą jest wyszukiwanie przedsiębiorstw o dobrej opinii i normalnie psucie, ale po to, żeby potem nam zaproponować coś, żebyśmy mogli kontrolować to, co o nas piszą w sieci. No to jest absurd. Ja chciałam iść, nie wiem, czy państwo się tam widzą, niektóre osoby kiwają głową. Pewnie państwo mieli do czynienia. Ja byłam tak zbulwersowana, że ja chciałam prawnika wysłać, żeby przeciwko niej złożył pozew. To prawnik, nasza kancelaria powiedziała, tak, tak, pani Aniu, ja wiem, bo u mojej żony w firmie, duża firma medyczna, było to samo i płacą. To znaczy, absolutnie się zgadzam oczywiście, natomiast z mojego punktu widzenia ważne jest, aby ci pracownicy rozumieli właśnie ten szerszy konspekt. W związku z tym ja to widzę raczej tak, że powoli to będzie szło w kierunku osób zarządzających procesem, ponieważ ta automatyzacja będzie wchodziła. No i to, o czym już rozmawialiśmy, żeby ci ludzie po prostu nie tracili swojej pracy, tylko mogli zostać, ale też jakby tą kontynuujące usprawnienia ciągle wdrażać, to w ten sposób troszkę będą patrzeć bardziej z góry, moim zdaniem, nadzorować pracę, czy superwizować pracę takiego nawet robota, tak, software'owego. Holistyczne podejście do procesów i każdej organizacji dostarcza innych wniosków, tak? I są organizacje, gdzie właśnie roboty i asystenci grają kluczową rolę, a są takie, gdzie stawia się na pracownika i jego takie przywiązanie i angażowanie do tego, wartość biznesu. Ja tylko powiem, że wczoraj byliśmy na takim całodziennym procesie, warsztacie przedwdrożeniowym u naszego takiego bardzo dużego klienta i tam omawialiśmy o kryteriach sukcesu zastosowania naszego narzędzia. I oszczędności, które ono wprowadzało, to było takie, bym powiedział, must have kryterium. Natomiast przeważające i z dużą wagą było kryterium, jak pracownicy odbiorą UX-owo rozwiązanie. Czyli na ile jest dla nich komfortowe. Fajne, tak, i atrakcyjne, jak oni się z tym czują. I to było dla nas osobiście było bardzo dużym zaskoczeniem, bo my rozmawialiśmy z działem finansów i z działem zakupów podczas tego warsztatu. A waga tego kryterium była zaskakująco duża. Oni nam powiedzieli, jakie są kryteria w ogóle sukcesu, natomiast nie mówiono nam, jaka jest waga przypisana do każdego kryterium. No to rzeczywiście... Byliśmy bardzo zaskoczeni. Tam jest średnia wieku, on powiedział, około 30 lat w tej organizacji, ale dla nich jest to bardzo ważne.